Nowoczesne systemy grzewcze w Kraśniku, Hurtimex. Technika grzewcza i sanitarna. Autoryzowany partner Buderus Watt. Wyżnianka 32. Szanowni Państwo, nareszcie na ostatniej sesji nadzwyczajnej została zakończona batalia, no na razie, handlujących z targowiska na ulicy Balladyny z burmistrzem i urzędem miasta. Wszystko zaczęło się od tego, kiedy łaskawie panujący nam burmistrz postanowił przenieść handel na nowe targowisko przy fabryce. Nie konsultując z mieszkańcami, nie pytając kupców, czy byliby zainteresowani tym pomysłem i chcieli się przenieść tam, Urząd Miasta wykupił kawałek placu pod fabryką i zostało otwarte nowe targowisko. To nic, że cały tydzień świeci pustką, niczym zamknięty parking przy szkole szóstce. To nieważne, że nie ma parkingu. Frajer, że wysiadając z autobusu można trafić prosto pod busa lub samochód jadący do Biedronki. Cały ruch odbywa się na tej samej wąskiej jezdni. Przejście z wysepką na głównej ulicy prowadzi w pole, ponieważ został zerwany chodnik. Nie interesowało burmistrza, że mknące ulicą ciężkie wozy i nie tylko stwarzają realną szansę, jeśli nie na śmierć, to na 100% kalectwo. Targowisko zostało zrobione. Wyłonił się jednak problem najważniejszy i nie do przeskoczenia. Chociaż trzeci burmistrz Dżugaj starał się wmówić handlowcom, jaki to raj został dla nich stworzony i jak tam dopiero będzie szedł handel, ci niewdzięcznicy powiedzieli weto i za nic nie chcą przejść na to nowe cudeńko. Nam tu dobrze, mamy tu swoją klientelę od lat, my jesteśmy dla ludzi i blisko nich i niech tak zostanie. Popatrzcie Państwo, jacy uparci. Ale tylko tacy utrzymują się na powierzchni jakże trudnego zawodu. Na ostatnim spotkaniu z garstką wybrańców burmistrz Dżugaj, głuchy na wszystkie rzeczowe argumenty handlowców, jednym zdaniem skwitował rozmowę. Nie chcecie się przenieść? My mamy na was swoje sposoby. Mamy różne metody. Epoka mu się pomyliła, czy co? Nie mogąc dojść do porozumienia z władzami miasta, handlowcy zwrócili się o pomoc do wicestarosty Jarosława Czerwa. Ten w krótkim czasie zorganizował ludzi, którzy zebrali ponad 3000 podpisów za utrzymaniem targowiska przy ulicy Balladyny. Podpisy zostały wręczone burmistrzowi na sesji specjalnej. No i na tym można by było zakończyć. Ale popatrzcie Państwo na hipokryzję radnych PiS-u. Najpierw odbyła się totalna krytyka inicjatywy wicestarosty Jarosława Czerwa. To chucpa polityczna i partyjniactwo, grzmiał radny Misiak. Radna Lis, omal nie płacząc, zaklinała handlowców, aby się przenieśli na nowe targowisko, bo to przecież zostało zrobione dla nich. Tam będzie Eldorado. Dał głos również radny związkowiec Bartysiak, nazywając miejsce codziennej, ciężkiej i trudnej pracy slumsami. Ja mam pytanie, kto doprowadził do tego, jeśli nie wy, radni PiS-u, którzy bezkrytycznie popieracie wszystkie pomysły burmistrza, choćby były bezsensowne. Miast topić forsę w bublu, którego nikt nie chce, trzeba było przeznaczyć je na remont tego, gdzie codziennie kwitnie handel, ale to już za trudne myślenie. Na zakończenie sesji odbyło się głosowanie nad uchwałą dotyczącą pozostawienia targowiska na Balladyny. Kto jest przeciwny? Zgadnijcie Państwo, jak głosowali radni PiS-u. Nie widzę. Kto żeby nie narazić się władzy, wstrzymali się od głosu. Tak, to stanęli po stronie wyborców. A ja pytam, komu Państwo służycie? Bo na pewno nie mieszkańcom. Zostawcie w spokoju tych ciężko pracujących ludzi, którzy codzienną ciężką pracą dają utrzymanie swoim rodzinom, nie skazując ich na stanie w kolejce po zasiłki. Pan burmistrz rozdał też ulotki, w których zapewniał wszystkich zainteresowanych, że targ zostanie do kiedy będą na niej handlujący. Panie burmistrzu,
na ulicy Fabrycznej. Myślę, że tu pan dotrzyma słowa, nie tak jak z parkingiem na ulicy Mickiewicza, bo jeśli nie, to resztę wiarygodności, która jeszcze panu została, straci pan na pewno. Z poważaniem, Bożena Kręgiel. Jeszcze raz uspokajam